Witam Was na moim kanale Kitty. Dzisiaj filmik, z którym zamiarem nakręcenia już się zbierałam jakiś czas. Jak ktoś tutaj jest dłużej na kanale, to wie, czego to dotyczy. To będzie filmik praca w Pepco. Pomyślałam i zerknęłam w internet, że nie ma takich, wiecie, na YouTubie żadnych takich filmików dość aktualnych. Jak wygląda ta praca, ile się zarabia, co się z tym, że tak powiem, je. Więc jeżeli jesteście zainteresowani pracą w Pepco, weźcie sobie kawkę. Ja Wam opowiem, bo pracowałam w nim 2 miesiące. A dlaczego 2 miesiące, a nie 3 miesiące, które były próbne, to też Wam powiem w dalszej części. Pomyślałam właśnie, że opowiem Wam o pracy w Pepco, dlatego, bo może ktoś z Was myśli, szuka pracy w sklepie, a chciałby się dowiedzieć może, na czym polega praca w takim sklepie Pepco, w takim wielobranżowym tak naprawdę, atmosfera. Więc pomyślałam, że ten filmik w ogóle podzielę na takie 3 części. Pierwsza część to będzie właśnie, jak dostałam się do tego sklepu, jak wyglądała pokrótce rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie mnie do tej pracy. Opowiem Wam pokrótce, jak to było drugie, jak to się ma to przeszkolenie do rzeczywistości, czy są duże dysproporcje, jak to wygląda, jak są ludzie, jak wygląda taki codzienny tryb pracy, w ogóle ile godzinny, jak to wygląda. I trzeci taki podpunkt, trzeci temat, który poruszę, to będzie takie podsumowanie i też powiem Wam, dlaczego i zwolniono mnie z tej pracy. To jest taka polityka firmy, trochę tak teraz podejrzewam, ale to powiem Wam w podsumowaniu. Dobra, bo już się rozgadałam, a chciałam, żeby wstęp był krótki. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, chcielibyście usłyszeć, jak wygląda praca w Pepco, moje doświadczenia z tej pracy, to zapraszam Was do dalszej części. Weźcie sobie kawkę, ale mam nadzieję, że to będzie szybko i bez bólu, bo ja też chcę to wypuścić już z siebie. To zaczynamy. Słuchajcie, to zaczynamy. Pracę w Pepco znalazłam internetowo. Szczerze mówiąc, już teraz nie pamiętam, czy to była praca.pl, jak sobie wpiszecie, czy po prostu praca w sklepie, ale z tego, co pamiętam, to była, że praca w Pepco, były różne napisane, bo sklep Pepco znajdziecie na terenie całej Warszawy, a tak naprawdę na terenie całej Polski i tych terenów wschodnich. To jest sieć sklepów taka wschodnioeuropejska, więc znajdziecie ogłoszenia do różnych tak oddziałów tego sklepu, tej sieci. I też tak było w moim przypadku, wysłałam po prostu CV. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, po ilu dniach zadzwoniono do mnie. Zadzwoniła do mnie kierowniczka sklepu, zapraszając mnie, umawiając się ze mną na w dogodnych godzinach, pytając się mnie, kiedy mogę i na którą godzinę, w placówce sklepu. No więc zgodziłam się, pojechałam na umówione spotkanie. Powiem Wam, że sklep bardzo duży, bo Pepco jest najczęściej umieszczane w jakichś centrach handlowych, ale niekoniecznie, więc branża jest szeroka tego sklepu. Także weszłam do tego sklepu, powiem Wam, tam było dużo ludzi, bo to Pepco, w którym ja pracowałam, było i nadal jest w centrum handlowym, dużym centrum handlowym, więc tam siłą rzeczy jest bardzo dużo ludzi non-stop. Więc byłam naprawdę przerażona. Przy kasie cały czas się coś działo, tutaj pełno ludzi, no ale nic, do boju. Poszłam, rozmowa była bardzo miła, kierowniczka była bardzo miła, bardzo otwarta, bardzo się dziwiła, że z takim CV i że chcę spróbować. Ja mówię, tak, bo nigdy nie pracowałam w sklepie i ona też to miała zawsze na uwadze oczywiście, że nigdy nie pracowałam wcześniej w sklepie, więc nie obsługiwałam kasy fiskalnej. Nie wiem nawet, z czym to się wszystko je. Natomiast miałam doświadczenie w branży handlowej w tym sensie, że pracowałam wcześniej w dealerstwie Forda i Peugeota, więc z handlem miałam do czynienia. Nie to także nic, tak? Ale to są zupełnie inne kategorie. W takich
sklepach. Tego typu nigdy nie pracowałam i też nie pracowałam z kasą fiskalną. No i po krótkiej rozmowie, gdzie była bardzo fajna, przyjazna atmosfera, kierowniczka powiedziała, że bardzo fajnie mi się, jej się ze mną rozmawia i że jeżeli ja jestem zdecydowana, to ona jak najbardziej na tak, przygotuje mi umowę, taką próbną na 3 miesiące i od razu powiedziała, że stawka taka na dzień dobry, czyli na ten okres próbny 3-miesięczny jest 1800 zł, czyli na rękę 1800 zł netto, plus oczywiście premia sprzedażowa, a że to zbliżał się ten okres świąteczny, bo ja poszłam do pracy, zaczęłam od 1 listopada, czyli od 2 listopada. I to już był taki, już zaczynał się sezon przedświąteczny, no więc tam premia zawsze tam wpadała, ale podstawa, więc mówiła, że podstawą jest 1800 zł plus premia sprzedażowa, natomiast po okresie próbnym jest 2200. Zgodziłam się. No i to na tyle. Ona mi się spytała, czy ja jestem zdecydowana, czy naprawdę chcę, jeżeli tak, to ona mi daje skierowanie do lekarza, tak, bo musicie zrobić takie badanie, lekarz musi stwierdzić, zbadać wam wzrok, czy nie macie jakichś problemów z kręgosłupem, tam też wchodzi gra, że w moim przypadku było, że praca na wysokości, czy nie macie lęku wysokości, bo trzeba wchodzić wysoko na drabiny w magazynie, więc trzeba zrobić takie badania, lekarz musi to stwierdzić, tak, równowagę i do pracy. No i przyszłam do pracy. I teraz jak wyglądał pierwszy dzień pracy? Jeszcze wspomnę, że system jest tam 12-godzinny pracy, więc pracujecie od za 15:10 do 15:00 po 21:00, czyli 12 godzin. To jest praca 12-godzinna. Wiem, że w różnych sklepach Pepco, w zależności w jakich centrach się znajdują, różnie ta praca wygląda. Jest sklep Pepco, gdzie pracuje się od 8 do 8 wieczorem. Więc, ale system jest 10-12-godzinny. U mnie, ja mówię, pamiętajcie o tym, mówię o systemie typowo tam, gdzie ja pracowałam i to jest duże centrum handlowe, które jest otwarte właśnie od 10 do 22 i tak też sklep Pepco pracował od 10 do 10, tak? Z tym, że trzeba było przyjść do pracy 15 minut wcześniej, bo trzeba było przygotować, otworzyć sklep, przeliczyć kasy, więc od za 15:10 już trzeba było być na miejscu, przebrać się, oczywiście strój firmowy, a tak naprawdę bluzka, ale to zaraz przejdę do tego. I dodatkowo później jeszcze te 15 minut po 10, czyli zamykało się sklep o 10, ale 15 minut no to jest znowu na przeliczenie kasy. No, takie ogarnięcie to jest, no czasami się nawet i w pół dok wchodziło, więc to różnie, ale najczęściej 15 po, więc do czego zmierzam? Pierwszy dzień pracy. Jak przyszłam, podpisałam tą umowę na 3 miesiące, podkreślam wam, że to była umowa o pracę na czas określony, próbny na 3 miesiące. Pierwszy dzień do pracy przyszłam, to jeszcze w ogóle wcześniej podałam swoje wymiary, bo standardem w sklepie Pepco jest taka bluzeczka, Pepco, taka fajna niebieska z napisem Pepco, dostajecie je 3, 2 z takim krótszym rękawem, 1 z takim 3/4, dodatkowo bluza taka ciepła na polarze. I dodam tutaj nadmienię, że to już zostaje z wami, dostajecie to na stan i nawet jak odchodzicie, to zabieracie to ze sobą albo możecie to wyrzucić do śmieci. I dodatkowym jeszcze wymogiem jest, żeby dół to były spodnie jeansowe w kolorze granatowym albo czarnym. Buty też muszą być czarne albo granatowe, takie na płaskim
sportowe, tak? Ale nie, że tam jakieś kolorowe, tylko muszą być jednolite, czarne albo granatowe, ciemnego koloru, jednolite, no i na płaskim, tak? Więc to nie mogą być żadne na obcasiku, na mniejszym, większym, po prostu wygodne buty w kolorze ciemnym i spodnie jeansowe, najlepiej w niebieskim kolorze, broń Boże, z dziurami i przed tarciami. No więc przyszłam pierwszy dzień do pracy, dostałam stertę segregatorów, nie wiem, z 5 ich było, ale miały bardzo dużo stron. Musiałam to przeczytać, bo to są standardy firmy, ogólne zasady. Co było ważne, ja tam nad tym spędziłam chyba z 5 czy 6 godzin czytając w pokoiku socjalnym, bo dodam też właśnie, że mieliśmy pokój socjalny, gdzie były szafki, takie wiecie, zamykane, gdzie można było zostawić, nawet trzeba było zostawić torby, buty na zmianę, powiesić sobie bluzkę albo kurtkę, tak? Taką szafkę, tak jak w szkole, szafkę zamykaną na kluczyk i tam się właśnie zostawiało swoje rzeczy, torbę i rzeczy na zmianę. Także w tym właśnie pokoju socjalnym, no i w pokoju socjalnym macie wodę, herbatę, kawę, mikrofalówkę, lodówkę, także było ok. Stoliczek, krzesło, bo na przerwy raczej bardzo rzadko zdarzało się, żebyśmy chodziły po dwie. No jeżeli tam było nas więcej albo no naprawdę to rzadko się zdarzało, najczęściej po jednej osobie tylko można było przebywać w pokoju socjalnym. W każdym razie ja jak przyszłam pierwszy dzień do pracy, to dostałam stertę segregatorów, tak jak mówiłam, żeby zapoznać się z firmą, ze standardami firmy, z branżą w ogóle, bo jak wiecie albo nie wiecie, Pepco jest, ma dość szeroki asortyment, tak? Zaczynając od rzeczy dla dziewczynek, niemowląt, dla młodszej dziewczynki, starszej dziewczynki, dla chłopca młodszego, niemowlaka, starszego, rzeczy, czyli ubrania, także i kapcie, buty dla dzieci, dział męski, kobiecy, bielizna, zabawki, artykuły szkolne, artykuły do domu, do wnętrza. Bardzo duży, szeroki, wiecie, akcesoria do domu, do łazienki. Bardzo duży, szeroki asortyment, więc dla mnie, dla osoby, która pierwszy raz zaczynała pracę w sklepie, to było wow, ja mówię, Boże, jak ja to w ogóle ogarnę. Jeszcze do tego dużo ubrań, tak, bo to dla ubrania męskie, kobiece, dziecięce, niemowlęce, dla chłopca, dla dziewczynki, wiecie, to standardy, gdzie te rzeczy układać, jak te rzeczy układać, jak je składać, jak je klipsować, w jakim miejscu, gdzie, po co. Także tego dla mnie to naprawdę było wow. Nawet sama obsługa, wiecie, tego wózka, który jest do, który ma nam pomagać przy klipsowaniu, żeby tutaj sobie rąk nie poprzecinać. No dużo, dużo, gdzie na półkach, jak, jakie artykuły, z jakiej ceny, z jakiej półki. No naprawdę tego było dużo, ja byłam przerażona, jak to czytałam. Powiem Wam, ale zawsze tam dziewczyny wchodziły na przerwę i mówiły, nie, nie przerażaj się, to tylko tak wygląda, ale w rzeczywistości to szybko to pojmiesz. I miały rację oczywiście, bo tak naprawdę mogłabym to czytać i czytać, a dopiero jak weszłam do tego sklepu i namacalnie zobaczyłam to, tu, to, tu, to szybko zaczęło wchodzić do głowy i tak naprawdę w praktyce i w ogóle jak klienci zaczynali mi się pytać co, gdzie i jak, to szukałam razem z nimi. No i zaczęłam od klipsowania i te następne 6 godzin, powiem Wam, klipsowanie. Z bólem głowy wróciłam do domu po tych 12 godzinach i system taki jest zmianowy, że najdłużej zdarzyło mi się 3 dni pod rząd pracować po 12 godzin. Najczęściej było to tak, że dwa razy po 12 godzin, czyli na przykład poniedziałek, wtorek 12 godzin, później wtorek, środa wolne. Najczęściej tak było, chociaż zdarzało się tak, że pracowałam 12 godzin, wolny, pracowałam, wolny, pracowałam. Też się tak zdarzyło, ale najczęściej było to właśnie 2 dni
po 12 godzin, później 2 dni wolnego, ale to różnie. Naprawdę grafik też można było w miarę sobie tam jakoś dopasować, jak nie, to zamienić się pracy. Pierwszy dzień pracy, czyli zapoznajecie się ze standardami firmy, czytacie księgi, przepisy, wskazówki, też opisy jak półki, bo tam też trzeba zmieniać półki, regały, całe konstrukcje, jak klipsować, co klipsować i no cały asortyment tak naprawdę poznajecie, tak? Bo też są właśnie różne działy o tych następnych etapach i jak cała praca wyglądała. Następny etap to jest, słuchajcie, oczywiście rozpakowywanie palet. Codziennie są dostawy. Akurat tam, gdzie ja pracowałam, to chyba tylko w niedzielę, nie? W sobotę czasami też przychodziły. Codziennie są dostawy. Najmniej 2 palety. Najwięcej, no to tak z 5 palet potrafiło przyjechać w ciągu dnia. Chcę jeszcze wrócić do tego, że zacznijmy od tego, że jak przychodziliśmy do pracy, to były rozdzielane jakby kto dzisiaj co robi, tak? Były 3 kasy, które działały, 3 kasy, które tak naprawdę działały 2 w ciągu tygodnia, a w weekendy działały 3. Więc 3 osoby odchodziły już jakby, szły na kasę. Ale powiedzmy, że to był tydzień się zaczyna, tak? Czyli od poniedziałku do piątku przeważnie, rzadko się zdarzało, no może w tych dniach przedświątecznych to było, tak? I zaraz tam po świętach, przed Nowym Rokiem było tak, że były 3 kasy non-stop otwarte, ale przeważnie w ciągu tygodnia, kiedy ten ruch był mniejszy, były 2 kasy. Więc 2 osoby musiały iść, rozliczyć się, przeliczyć kasę, wziąć kasę i iść stać na kasę. Z tym, że stanie na kasie nie wiązało się tylko z tym, że się stoi na kasie, bo to się fizycznie stoi na kasie, nie można siadać, nie ma tam żadnych krzesełek, stoicie na kasie. Przewidziane jest, że stoicie 6 godzin, ale najczęściej to jest 12 godzin. Jeżeli jesteście dochodzącymi, bo jest kasa główna jakby, tak, czyli osoba, która stoi cały czas na kasie od rana, a druga osoba w zależności od potrzeby jest wzywana i dochodzi i w tym czasie robi na sklepie inne rzeczy, rozładowuje na przykład dostawę, ale też dochodzi do kasy, tak? Natomiast ta pierwsza główna osoba już nie zajmuje się rozładunkiem, tylko stoi na kasie. Ale to nie jest tak, że tylko stoi na kasie, bo cały czas jest jej dawane, jakby cały czas dawane jest jej rzeczy, na przykład do klipsowania, czyli jakieś ubrania, nie wiem, kocyki, wszystko jedno. To nie jest tak, że po prostu sobie stoi ta osoba na kasie i nic nie robi. Nie, nie, nie. Nie zdarzyło mi się tak. W ogóle to nie jest możliwe, bo pierwsze, cały czas tam chodzą ludzie, więc to nie jest tak, że nawet można coś w spokoju na tej kasie poklipsować. Jeżeli się uda, to wow, to naprawdę jest wyczyn. No i to wszystko. Jeszcze sobie zerknę, o czym jeszcze chciałam powiedzieć. I tak przebiegało najczęściej. I słuchajcie, i tak było, że jednego dnia stałam na kasie cały dzień. Było tak. Na kasie związane jest też z tym, że są cały czas też z boku klipsujecie, wieszacie na wieszaki. Klienci często przynoszą zwroty, bo w Pepco można przez 30 dni przynieść bez poddania powodu zwrot po prostu danej rzeczy, tak? Z paragonem i z ceną. No i te rzeczy przychodziły. Dość często ludzie po prostu albo wymieniali, albo zwracali jakieś rzeczy i te rzeczy też trzeba było na nowo klipsować, powiesić, odwiesić. To też było w naszej kompetencji, do naszych zadań, czyli tych osób, które stały na kasie, do tego produkty przykasowe, które stały, trzeba było właśnie napełniać i patrzeć, żeby było wszystko zapełniane, więc to nie było tylko stanie na kasie, a
A nawet samo stanie Rakasie, słuchajcie, to często nawet łyka wody nie można było się, wiecie, schylić, schować albo wyjść za zaplecze, żeby napić się, no bo cały czas ludzie przychodzili, cały czas, naprawdę. Często było, że jedna osoba, tak, że po prostu jedna, obsłużyliście, zaraz następna, druga, a często po prostu kolejki były, no. Ale to tak jest właśnie w takich dużych centrach, no, gdzie ludzie, siłą rzeczy jest duży. Duży przemiał, więc tak to wyglądało i 6 osób. Co do teamu, to co do ludzi, z którymi pracowałam, nie mam żadnych słów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Nie wiem, czy ktokolwiek obejrzy ten filmik. Mam tu jeszcze na myśli kolegę, którego poznałam i który w ogóle szkolił mnie do obsługi kasy fiskalnej. Dzięki niemu normalnie w jeden dzień opanowałam kasę fiskalną, za co z całego serca dziękuję. Bardzo fajny chłopak, którego serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, bo z nim rozmawiałam na ten temat, że on chciał też w ogóle, chciał, jak rozmawialiśmy, kręcić YouTube'a. Więc trzymam kciuki i mam nadzieję, że będziesz kręcił te filmiki, o których rozmawialiśmy. Jeszcze, muszę jeszcze raz. Przychodzicie danego dnia i kierownik mówi Wam, gdzie zostaliście oddelegowani, co będziecie w danym dniu robili. Możecie. I teraz Wam powiem, co możecie robić i jak to jest przydzielane. Mówi Wam kierownik, że dzisiaj od rana stoicie na kasie, więc bierzecie kasetkę, przeliczacie pieniądze i idziecie, stoicie na kasie. Na kasie stoi się najczęściej. Powiem Wam, że kasy są trzy. W okresach takich weekendowych, kiedy jest dużo ludzi, są czynne trzy kasy. W czasie świąt były trzy kasy, non-stop kolejki, trzy kasy i w weekendy. Natomiast tak generalnie i przeważnie w ciągu tygodnia, kiedy ten ruch jest mniejszy, są dwie kasy. I też dwie osoby zostają oddelegowane od początku dnia, czyli od godziny 10 na kasy. Więc trzeba iść, przeliczyć pieniądze i stanąć na kasie. Z tym, że to wygląda tak, że jest jedna kasa główna, więc osoba jest jedna, która stoi tak naprawdę od rana cały czas. Ale to nie jest tak, że ona tylko sobie stoi i obsługuje klientów. Nie, jej też są dawane rzeczy do klipsowania, do zmieniania cen i tak dalej. Więc to nie jest tylko takie tak naprawdę stanie na kasie, ale dodatkowo cały czas robicie, klipsujecie, składacie na wieszaki, wieszacie rzeczy, także przy kasie wykładacie produkty przykasowe, więc tak naprawdę oprócz kasy dodatkowo koło wszystko robicie. Druga osoba na kasie jest jakby dochodząca i jej zadaniem jest to, że jeżeli jest duży ruch, to wtedy ta osoba, która stoi pierwsza na kasie, wzywa tą drugą, więc jesteście jakby taką osobą dochodzącą. A osoba dochodząca na kasie to nie jest tylko to, że stoi dochodząca na kasie, ale jest przydzielana także do rozładowania palet. Palet przeważnie przyjeżdża, słuchajcie, minimum dwie. Najmniej minimum tak, dwie. Najczęściej to były 5-4 palety. Najczęściej były to 4, 5, nawet 6 palet się chyba zdarzyło, które trzeba rozładować do 16. Rozładować na sklep, poukładać, posegregować. Wiecie, to nie jest tylko, że otworzycie sobie paletę i sobie poukładacie, ale te rzeczy są wymieszane, jakby różne artykuły przyjeżdżają przecież różne, wiecie, wazony, szklanki, artykuły do kuchni, wiecie, jakieś akcesoria domowe, wieszaczki, wazony, lusterka, przeróżne rzeczy, które trzeba segregować, rzeczy, które trzeba klipsować.
na wieszaki wieszać, więc ten cały właśnie jakby rozładunek polega na tym, że rozładowujecie palety, które wyjeżdżają od razu na sklep. Przygotowujecie artykuły od razu na wieszaki i na półki. Zdarzają się artykuły, które właściwie te pudła, te palety, w których pudłach przyjeżdżają te dane asortymenty, sprawdza się na takich listach, bo zdarzają się trzeba sprawdzać pudła, one mają specjalne takie te swoje sygnaturki, numerki, bo są często też artykuły, które na przykład będą pojawiały się w gazetkach Pepco i on na przykład jeszcze ta gazetka nie wyszła, tak? Więc wtedy takie pudło idzie na magazyn, tak? I wtedy wyjedzie dopiero jak na przykład gazetka wejdzie. Zdarzało się tak, że przychodziły wcześniej artykuły, te, które były gazetkowe i to właśnie takie artykuły wtedy. No trzeba właśnie było sprawdzać te pudła, czy nie są na liście. Jeżeli były na liście, to znaczy, że miały iść do magazynu i czekać na swoją kolejkę. Natomiast w większości były to artykuły, które od razu miały wyjechać na sklep. No i reszta ludzi tak naprawdę zajmuje się rozpakowywaniem i wykładaniem towaru po prostu na sklep. Oczywiście to nie jest tak, że tylko te palety przyjeżdżały, bo magazyn jest ogólnie bardzo duży i w tym sensie jak dla mnie duży i tam były magazynowane rzeczy, więc cały czas były dokładane. Także klipsowanie, rozładowywanie, jesteście cały czas w ruchu. Nie ma tam szans, żeby ktoś nie był w ruchu, wierzcie mi, co mi się mega podobało. I nawet, no powiem Wam, po kilku dniach pracy to bardzo, mówiłam nawet w niektórych vlogach, bardzo czułam tutaj nadgarstki, co też skończyło się tym, że mam teraz taki lekki uraz tutaj, taki tenisisty tutaj. A to właśnie, nie wiem czy wiecie, ten uraz taki tenisisty od łokcia, ten bolący, to jest właśnie od nadmiaru pracy nad garstkami. No bo klipsowanie, składanie rzeczy, wieszanie, to cały czas tutaj Wam pracują ręce, tak najbardziej tu nadgarstki. No i jesteście cały czas w ruchu, to nie ma. Przerwy. Przerwa jest, bo tak jak mówiłam, pracujecie 12 godzin, u nas były systemy 12-godzinne. Słuchajcie, przerwy są dwie. Jedna jest półgodzinna, druga jest 15-minutowa. Półgodzinną przerwę mogłam wykorzystać od godziny 10 tak do 14-15 maksimum. Później od tej 15 do 18 mogłam wykorzystać przerwę 15-minutową. Dlaczego do 18 tylko? Dlatego, że od 18 zaczyna się tak zwana kosmetyka sklepu, więc wszyscy, którzy nie są na kasach, idą układać rzeczy na sklepie. Czyli kończy się rozładowywanie magazynu i palet, które trzeba do tego czasu rozładować i idzie się po prostu sekcjami na sklep. I jest co robić, słuchajcie. I to jest układanie, segregowanie rzeczy. No nie wiem, nikogo chyba nie muszę przekonywać. Idźcie sobie do któregoś ze sklepów albo do sklepów Pepco. Zobaczcie, jak ludzie wyciągają rzeczy z pudełek. Jak przemieniają, jak zrywają metki, jak wyciągają rajstopy, wiecie, z tych pudełek. I to no po prostu zrzucają te rzeczy. No to jest po prostu, to jest osobny filmik. Nie będę na ten temat opowiadać, ale że tych sekcji jest bardzo dużo w Pepco. No jest dużo, słuchajcie, no bo jest odzież kobieca, męska, jest bielizna, męska, kobieca, dla babyków, dla maluchów, dla dziewczynek starszych, młodszych, dla chłopców, zabawki, artykuły szkolne, artykuły domowe, akcesoria do kuchni, do, wiecie, no po prostu tego jest multum tam, więc działami w grupkach. Idzie się i po prostu wszystko układa, segreguje
bo to, co ludzie robią w ciągu dnia, to jest naprawdę osobny filmik na ten temat, więc jest co robić i jest tego układania bardzo dużo. I ta kosmetyka trwa od 18, 19, 20 do 21. Starałyśmy się, żeby to wszystko ogarnąć do godziny 21. A tych, wiecie, do układania rzeczy, no mnóstwo tego jest, więc to staraliśmy się ogarniać i około 21.30 jest zamiatanie. Zamiatacie cały sklep. Oczywiście pamiętajcie, że to się dzieliliśmy, tak? Jeden zamiatał, drugi zmywał podłogę, bo oprócz tego, że trzeba cały sklep zamieść, przymierzalnie, jeszcze lustra pomyć, no to później jeszcze trzeba było mopem też umyć cały sklep. Jeżeli staliście na kasie, jeżeli byście główną kasą albo tą dochodzącą, no to idziecie się przed... To znaczy, jeżeli staliście na kasie, no to jeżeli stoicie na kasie i jesteście osobami dochodzącymi, to najczęściej omija Was kosmetyka sklepu, czyli układanie tego wszystkiego, no bo cały czas stoicie na kasie, tak? No i omija Was mycie podłogi i zamiatanie najczęściej, chociaż powiem Wam, że jak się rozliczacie wcześniej, bo jedna kasa do końca stoi, tak? Do godziny 10, ale te dwie pozostałe albo ta jedna rozlicza się wcześniej, więc jeżeli się rozliczysz wcześniej, tak z 15 minut 20, to mycie podłogi jej nie ominie. Tak było często w moim przypadku, że byłam tą, która się rozliczała pierwsza, czyli przed godziną 10, więc zostawała dla mnie, na przykład zostawało dla mnie myć podłogi. Ale jeżeli stoicie do końca na kasie, no to i kosmetyka Was omija i mycie podłogi. Ale uwierzcie mi, stojąc na kasie 12 godzin albo nawet 8, to po prostu aż chcecie iść umyć podłogę, aż chcecie układać rzeczy, ruszać się, po prostu więcej chodzić. Także... O Jezus, wlałam kawę, brawo ja. No serio. No brawo, brawo. To ta moja, wiecie, ekspansywność mówienia. Zerknę sobie teraz tutaj praca. Słuchajcie, w ogóle ile nas było w ciągu dnia na sklepie? Najczęściej było nas 6 osób, w tym ta szósta to był kierownik, więc dwie osoby szły na kasy, jedna była tak na wymianę, tak naprawdę 3 rozładowywały dostawę, kierownik dyrygował. Powiem Wam, że kierownik też rozładowywał te dostawy, ale w mniejszej ilości, raczej dyrygował. Zastępcy zupełnie inaczej, bardziej czynnie, ale to tak, wiecie, to w każdym sklepie będzie inaczej i to nie o tym jest ten filmik. Gdzie, nie wiem, czy to się nagrało i jak się nagrało, więc powtórzę. Team bardzo fajny i do czego zmierzam? Liczcie się w tej pracy, że będziecie w ciągłym ruchu, szczególnie jeszcze wspomnę, że jest praca z klientami przy kasie, przy rozładunku, przy układaniu, klipsowaniu, wieszakowaniu, więc cały czas pracują Wam ręce, wiecie, kręgosłup, nogi, cały czas jesteście w ruchu. Kiedy stoicie przy kasie, to tutaj właśnie dochodzi element, czego nie ma na przykład w supermarketach, że po prostu to Wy pakujecie rzeczy, tak? Jeżeli to są szklanki jakieś albo kubeczki, to też je zapakowujemy w takie bąbelkowe folie albo w papier i to wkładamy. Często ludzie kupowali u nas właśnie reklamówki, więc pakowaliśmy w te reklamówki, więc cały czas Wam jesteście jakby w ruchu i cały czas pracują Wam ręce. Dodatkowo pieniądze, kasa, musicie się liczyć z tym. Tak było w moim przypadku, że każde manko, czyli niezgodność, wiecie, z tym rozrachunkiem. Krótko mówiąc, jeżeli kasy brakuje, to oddajecie z własnych pieniędzy i zdarzyło mi się tak kilka razy.
Nie były to jakieś wielkie kwoty i to, ale to wszystko wy dostajecie, wiecie, czy to jest złotówka, czy 5 złotych, tak, no to są wasze pieniądze, tak? Wiem, że w innych sklepach jest inaczej to rozliczane i to zależy właśnie od kwoty i tak dalej, to jest do sprawdzenia, tutaj nie. Nie zgadza się, wy zwracacie, a jeżeli jest w drugą stronę, że macie za dużo pieniędzy, to oddajecie do takiego zbiorowego jakby pudełeczka, gdzie później te pieniądze wykorzystywane są na socjalne zakupy, czyli na papier toaletowy, na kawę, herbaty i tym podobne. Takie rozwiązanie, więc szkoda, bo nie ma tutaj takiego, wiecie, wyrównania, tak, że na przykład jak była jakaś tam nadwyżka od kogoś nawet, tak, z innej kasy, no to się jest wyrównywane. Nie. Wy odpowiadacie za swoją kasę, jak brakuje, wy wyciągacie z własnej kieszeni, oddajecie. A jeżeli jest za dużo, to jest jakby zabierane do wspólnej skarbonki na takie socjalne. Więc z kasą trzeba się liczyć i uważać, naprawdę. Teraz przejdziemy do tego trzeciego tematu, trzeciego podpunktu, słuchajcie, który, nie ukrywam, jest taki dość bolący, ale chcę już go wypuścić tak totalnie, bo chcę już zamknąć ten temat i nie wracać akurat do tego już podpunktu. Ale podsumowując, czy polecam Wam pracę w Pepco? Jeżeli nie pracowaliście w sklepie, to myślę, że to jest bardzo fajne doświadczenie i nauczycie się dużo. Dużo. Nauczycie się pracy w sklepie, organizacji, asortymentu, kasy fiskalnej i naprawdę ta praca da Wam, wiecie, takie, mi dała przynajmniej, takie wewnętrzne poczucie, że ja daję radę i że nie jest straszne mi 12 godzin pracy. Naprawdę to był taki sprawdzian dla mojego organizmu, co też, jak ktoś jest dłużej ze mną, to widział we vlogu, że po pierwszym dniu ja rzygałam dosłownie, ale wiecie, organizm będzie się bronił przed wysiłkiem fizycznym, dlatego tak trudno ludzi jest zmusić do wysiłku fizycznego, bo samo myślenie dużo energii pobiera, a jeszcze wysiłek to jest dodatkowy stres dla organizmu i on będzie się bronił zawsze. Więc tak trudno jest człowieka przekonać do ruchu. Ale że ja o tym wiem i że ruch jest ze mną zawsze i ja się go nie boję, a wręcz lubię wyzwania, to naprawdę ta praca dała mi taką wewnętrzne zahartowanie, że mogę. Naprawdę. Więc jestem mega zadowolona. Więc jeżeli ktoś z Was szuka pracy w sklepie, to myślę, że praca w Pepco jest bardzo fajnym doświadczeniem i wyzwaniem i na pewno nauczycie się dużo i szybko, bo tam, no wiecie, poznanie tych wszystkich standardów, układania i tego, to jest pół dnia, a później pół dnia praktyki i już rzucają Was na głęboką wodę, już idziecie w sklep i tak dalej. Brakowało mi tutaj takiego kontaktu z klientem, ale co mam na myśli? Słuchajcie, kiedy stoicie na kasie, no to klienci o coś Was pytają i tak dalej, ale często podchodzili klienci nie stojący w kasie, bo chcieli się spytać, gdzie coś leży i tego. No nie jestem w stanie być przy kasie, obsługiwać klienta i chodzić i pokazywać rzeczy. No pokazuję, wskazuję tam palcem, tak? Ale jest tak dużo pracy, i wiecie, trzeba rozładowywać tą dostawę, wieszać i tak dalej, te rzeczy układać, rozpakowywać, że nie ma tego czasu na klienta. Oczywiście w standardach i każdy Wam powie, że klient jest najważniejszy i tak jest. I jeżeli podejdzie do Was klient, to Waszym obowiązkiem jest zostawienie wszystkiego, klipsowania, rozpakowywania i zajęcie się klientem, pokazania, wskazania rzeczy i tak dalej. Natomiast wiecie, kiedy do Was klienci podchodzą co jakiś czas i zostawiacie to i idziecie i tak dalej, to za chwilę słyszycie, dlaczego to jest jeszcze nie rozpakowane, dlaczego to jest jeszcze nie zaklipsowane. No nie rozdwoję się. Tutaj klientowi pokażę. Często klienci chcą zagadać dłużej, po prostu o coś się spytać, coś doradzić. Nie ma tego czasu tak naprawdę dla klienta, który się wymaga i jest standardem, bo klient jest najważniejszy, tak? Ale za chwilę dostaję po dupie za to, że jeszcze tego nie zrobiłam.
co ja robiłam. Ja mówię, że z klientami, no to trzeba robić to i klienci, rozumiecie? Klient jest najważniejszy i robię słusznie, natomiast po drugiej stronie dostaję w tyłek, że jeszcze to nie zostało rozpakowane. Więc myślę, że może jak ktoś ogląda mnie z Pepko, to dobrym pomysłem byłoby, że na przykład może taka osoba dyżurująca, która, wiecie, by na przykład, wiecie, danego dnia ty jesteś tą osobą dyżurującą, która chodzi po sklepie właśnie i pyta się klientów, czy w czymś pomóc, pokazuje i tak dalej. Albo wiecie, nie wiem, tam co 4 godziny jakaś osoba się zmienia i jest taką osobą, która chodzi i zajmuje się klientami. Było tak u nas na przykład w Peugeotie. W Peugeotie i w Fordzie tak samo. W Fordzie to nawet bardziej osoby, takie hostessy, które chodziły po salonie i pytały się klientów, czym pomóc, gdzie skierować, czy dać folder, czy cennik, czy może jakąś krótką informację, jakąś udzielić o samochodzie, czy o jakimś dziale, który interesuje klienta, czy wskazać miejsce. Bo niekoniecznie ktoś, kto wchodzi do salonu samochodowego, od razu chce rzucać się na samochód i kupować i rozmawiać z handlowcem. Więc taka osoba witająca, bo to ludzie zwracają uwagę na to i wiecie, jeżeli jesteście zajęci klipsowaniem, chodzicie, ruszacie się, to nawet często nie jesteście w stanie powiedzieć dzień dobry klientowi. Bo jesteście tak zaoferowani tyloma rzeczami naraz, bo tam cały czas się tak dzieje. Więc myślę, że taka osoba dyżurująca, która się zajmuje tylko klientami, byłaby wskazana, bo tego mi właśnie brakowało i często po uszach dostawałam za to, że czegoś nie zrobiłam, no a ja akurat klient mnie jakiś o coś tam prosił i klienci byli naprawdę bardzo przyjemni, bardzo pozytywnie nastawieni. Naprawdę nie zdarzyło mi się, żeby był jakiś klient niemiło, obrzydliwy albo coś. No nie, naprawdę. Albo miałam szczęście, albo no nie wiem, ale no różni się zdarzają. Więc byłam na to właśnie gotowa, przygotowana, więc to mnie nie mogło zaskoczyć, ale mówię z perspektywy takiego klienta i osoby, która tam pracowała, że po prostu tak naprawdę dla tego klienta stricte, dla takiej informacji, dla takiego przywitania go nie ma czasu, bo nawet nie jesteśmy przy wejściu tego sklepu, bo cały czas się przemieszczamy, tak? Półki zmieniamy, dostawa jest inna, wiecie, w jednej części jest akcesoria do domu, w drugiej części są artykuły szkolne, gdzieś tam jeszcze zabawki, gdzieś tam jeszcze, wiecie, bielizna i to trzeba szybko rozkładać, składać, klipsować, jesteście cały czas w ruchu, no. I ten klient jak was za habety złapie, no to oczywiście odstawiacie wszystko i się nim zajmujecie, ale często ten klient nawet nie ma szans, żeby was złapać, zahaczyć. Więc myślę, że taka osoba dyżurująca, która zajmuje się tylko klientami na terenie sklepu, udziela informacji, wita klientów, żegna klientów, to jest dobry pomysł. Ta trzecia część, z którą chcę się już w końcu rozprawić, to jest ta część, która mówi o tym, no okej, mówisz, że tu jest wszystko fajnie, fajni ludzie, szybka praca, taka, że cały czas się dużo dzieje, no a tutaj zwalniają cię. No tak, słuchajcie, kiedy przyjmowano mnie do tej pracy, dostałam umowę na 3 miesiące. Po tygodniu kierownik pytał mi się non-stop każdego dnia, czy mi się podoba ta praca. Ja mówię, że tak, no, że daję radę. No i kierownik, kierowniczka, nie ukrywajmy, była taka, wiecie, wspierająca. Zobaczysz, no już po 3 miesiącach to już na pewno się tak wprawisz. I ten, ja mówię, że okej. No i tak w 3. tygodniu, już po miesiącu tam pracy, zaczęły dochodzić do mnie sygnały, że jakby to powiedzieć, no że to jest taka praca szybka, tutaj trzeba być bardzo szybkim, no a ja tutaj coś za wolno robię, z czymś się nie wyrabiam, ale dochodziły mnie głosy, że tak mówi się wszystkim,
i że to jest takie naganianie. Po prostu cały czas mówią ci, że za wolno, żebyś robiła coraz szybciej, żeby była taka presja tempa. Więc tak naprawdę wszystkim to mówiono. Natomiast mi kierowniczka mówiła, że no proponuje mi, żebym powiedziała mi po miesiącu, że ja jestem bardzo sumiennym pracownikiem, bardzo fajnie się ze mną pracuje, ale czy nie chciałabym przejść do innej placówki? Na co ja powiedziałam, że no nie bardzo. No i tutaj zaczęły się, wiecie, takie scysje, niescysje. Od tej pory, kiedy powiedziałam, że tak, no że raczej nie, że tutaj mi się podoba, kierowniczka, która mnie przyjmowała, która właśnie była przez ten pierwszy okres ze mną i tak mi się pytała, czy mi się ta praca podoba. Później mnie tak nakręcała, żebym szybciej robiła pewne rzeczy. Tak ustawiała grafik, że już praktycznie do końca pracy, kiedy pracowałam, nie było jej ze mną. Więc po miesiącu, w drugim miesiącu pracy, zastępca kierownika poinformował mnie, że jest propozycja, żeby mnie przeniesiono do innej placówki. I że żebym się zdecydowała jak najszybciej, no bo jeżeli nie, no to dziękuję mi. Ja sobie pomyślałam, no hello, no ja mam umowę na 3 miesiące. No mam się przenieść? No wcześniej mówiłam, że ja nie chcę się przenieść, że ja przyszłam do tej placówki, tu mam najbliżej, tu to było wyznacznikiem też, dlaczego wybrałam to miejsce, tą pracę, więc no ja nie chcę przejść gdzie indziej. No i była cisza. Natomiast czułam się, że no to powiedział mi zastępca kierownika, no że ten kierownik się pojawi w końcu i coś mi powie bliżej, no czy rozwiązują ze mną tą umowę, czy nie. Zmieniła się sytuacja, słuchajcie, i dziewczyna złożyła rezygnację. I po tej jej rezygnacji ja dostałam SMS-a od kierownika, żebym zadzwoniła koniecznie właśnie w sprawie pracy. Więc zadzwoniłam. Rozmowa była miła w tym sensie, że kierowniczka powiedziała, że sytuacja się zmieniła, że ja jestem bardzo dobrym pracownikiem, że w związku z tym, że odchodzi ta jedna dziewczyna, no to ona chce mi dać jakby szansę, żebym ja dalej tutaj pracowała w tym miejscu. No i nadal pracowałam. Wiecie, to było trochę dziwne, tak? Bo tutaj przed chwilą był nacisk na mnie, żebym zmieniła placówkę, że oni mi tutaj raczej nie chcą, ale nie do końca wiadomo dlaczego. No i później ten SMS od kierownika, żebym zadzwoniła w sprawie pracy. Ja tak naprawdę myślałam, wystraszyłam się, mówię ojej, bo to było w ogóle rano, wiecie, jeszcze nie weszłam do pracy. Dostałam SMS-a, żebym koniecznie przed pracą zadzwoniła do kierownika. No więc zadzwoniłam, bo mówię, może ja już w ogóle nie mam wstępu do tego sklepu, więc zadzwonię. No więc dowiedziałam się, że mam nową szansę, że odeszła, że dziewczyna tam się zwalnia, no i w związku z tym, że ja jestem takim dobrym pracownikiem, więc nadal ta współpraca jakby jest. No i zaczynam jakby dalej, tak, w tym drugim miesiącu pracy pracować, ale to takie, wiecie, dziwne bardzo, tak? No i słuchajcie, wydarzyła się taka historia, że ja bardzo źle się poczułam. Dostałam migreny, o czym jeszcze nie wspominałam wam wcześniej, że kiedy zatrudniałam się, mówiłam kierowniczce, że ja, wiecie, kiedy mam te okresy kobiece, potrafię bardzo źle się czuć i no, ciężko to przechodzę fizycznie. A nawet pod tym względem mówiłam, słuchajcie, że po prostu często muszę korzystać z toalety. Co było brane pod uwagę i zresztą grafik też był tak ustawiany, żebym ja raczej te dni miała wolne.
I tak udało się w tym pierwszym miesiącu tak zrobić, że przeszłam to jakby bezboleśnie, w tym sensie, że nie byłam wtedy w pracy i to wszystko pięknie się potoczyło. Natomiast w drugim miesiącu grafik był zmieniany 2 razy i to się wszystko poprzestawiało i akurat w te dni, kiedy to były moje najtrudniejsze dni, w te kobiece dni, byłam w pracy. I w dniu, i tego dnia, kiedy właśnie bardzo źle się czułam, to zastępca kierownika widział i nawet ostatnie godziny pracy spędziłam, wiecie, w pokoju gospodarczym, bo tak się słabo czułam. A ta zastępczyni kierownika bała się mnie puścić aż do domu, wiecie, samą po prostu. Więc 2 godziny ostatnie w pracy spędziłam, słuchajcie, w tym pokoju, żeby po prostu dojść do siebie. A tak się akurat składało, że następnego dnia znowu miałam iść do pracy na 12 godzin. No i niestety nie dałam rady. I napisałam SMS-a do zastępcy kierownika, który w tym dniu był w pracy, bo kierownika nie było następnego dnia w pracy. Więc napisałam do kierownika, czyli do zastępcy kierownika, który był w tym dniu w pracy, że bardzo się źle czuję, no i nie jestem w stanie przyjść do pracy. I otrzymałam odpowiedź, okej, poinformuję kierownika. I słuchajcie, później były zaraz święta. I po świętach przychodzę do pracy i woła mnie kierownik i mówi, że bardzo się zawiódł na mnie. Ja mówię, ale o co chodzi? Nie byłaś w pracy, nie poinformowałaś kierownika. I od razu widzę, co na biurku leży wymówienie. I on wie, że ja pisałam do zastępcy kierownika, że no nie mogę, nie jestem w stanie przyjść do pracy. Zresztą poprzedniego dnia widziała, ten zastępca widział, jak ja się źle czuję. A ja mówię do tej kierowniczki, że wiedziałaś, że ja po prostu, no są takie dni. I grafik był zmieniany i akurat tak wypadło. Ja mówię, przecież słuchajcie, nie było problemu, żebym ja tę nieobecność odpracowała, a tym bardziej, że w pierwszym miesiącu pracy zdarzyło się tak, że kolega nie przyszedł do pracy i ja przyszłam za niego. Dzwoniono do mnie i przyszłam. Więc to nie było coś, co nie wiem, wiecie, wolny dzień za nic i że sobie coś wymyśliłam. To było do odpracowania. No więc ja mówię, że a ta zastępca kierownika mówi, tak, ja ci odpisałam, że okej, skontaktuj, poinformuj kierownika, czy skontaktuj się z kierownikiem. Ja mówię, ja odczytałam tego SMS-a, że to ty poinformujesz kierownika. No bo słuchajcie, ja tak się źle czuję, taką mam migrenę miałam w tym dniu. Zresztą jeżeli mam, to naprawdę nie jest taka migrena, że wezmę proszek i pójdę. Nie, to jest migrena, kiedy ja nie mogę, że nawet właśnie źle odczytuję literki, przekręcam. Światło, dźwięk, wszystko na mnie tak działa, no więc nie jestem w stanie jeszcze funkcjonować 12 godzin, nie wiem, czy przy kasie, czy cokolwiek, co robiąc. Jeżeli ja nawet źle odczytałam SMS-a, ja mówię, to bardzo przepraszam, bo ja przeczytałam tego SMS-a, że to ty skontaktujesz się z kierownikiem. A kierownik miał pretensję, że nie został poinformowany przeze mnie, że nie przyjdę do pracy. Natomiast wiedziała o tym zastępca kierownika, który w tym danym dniu był. Tylko on nie poinformował tego kierownika, rozumiecie? No ale słuchajcie, ja mówię, no ale co to tak za problem? Przecież ja to mogę odpracować i to było nieporozumienie. Ja mówię, widzisz, ja mówię, to ja źle odczytałam tego SMS-a. Po prostu ja mam takie migreny, że ja po prostu przestawiam literki. No właśnie nie jestem w stanie funkcjonować. Nie, zawiodłaś mnie, wypowiedzenie. Rozumiecie? I 3 dni, czyli dostałam 20, zaraz po świętach, 27 grudnia dostałam wypowiedzenie za porozumieniem stron, czyli do końca grudnia tylko praca, do 31 grudnia. I ja mówię, dobrze. I podpisałam.
to wypowiedzenie i odwróciłam się, a kierownik jeszcze do mnie, tylko będziesz przychodziła do końca tego grudnia. No, odwróciłam się i powiedziałam, tak, ja dotrzymuję umów. A co się okazało później? Ta dziewczyna, która niby zrezygnowała, odwidziało jej się i została. Więc szukano na mnie haka, żeby się mnie pozbyć. Taka jest moja wersja. Bo ta dziewczyna, która miała odejść, nie odeszła, no i szukano haka na mnie, żebym po prostu, żeby się mnie pozbyć i tyle. No i ja powiedziałam, że ja dotrzymuję, a jeszcze ten kierownik za mną jeszcze mówi, ale ty jesteś bardzo dobrym pracownikiem i w ogóle rzetelnym, ja nie mam do ciebie żadnych zastrzeżeń, może chcesz przejść do tej placówki, i podała mi tą nazwę znowu, o której mi już mówiła, wiecie, w pierwszym miesiącu mojego zatrudnienia. Więc podejrzewam, że tam to jest takie główne centrum przemiałowe ludzi, gdzie się odsyła ich później na różne placówki. Po prostu przechodzicie takie totalne, wiecie, przeszkolenie, taką musztrę w tym oddziale i później, jeżeli chcecie, to Was przesyłają do innych oddziałów. Taka rotacja. Albo wymieniają na następnych. Po prostu przyjmują, wymieniają. I tak dalej. I taka rotacja. Więc wnioskuję, że po prostu w tych sklepach jest non-stop rotacja. Non-stop. I z tego co wiem, to nawet umowy są też na, wiecie, takie kontrakty na 2 lata, 1,5 roku. Nie ma na czas nieokreślony. Nie wiem, ja tak nie wypytywałam dziewczyn. Wiem, że jedna miała tam na 2 lata, więc tak to wygląda. I co mi oczywiście radzono, że Kasia, no to idź na zwolnienie, to przecież te, że po co masz się martwić te 2 dni? Nie, nie, nie. Ja mówię, nie, to nie ja. No jeżeli ja się, wiecie, zobowiązuję do umowy, no to ją dotrzymuję. I tak jak mówię, słuchajcie, i później miałam te 3 dni do Sylwestra. W Sylwestra też pracowałam, byłam w pracy. I 30 grudnia przy kasie, przy takiej rozmowie luźnej, pani zaproponowała mi pracę, o której dowiecie się, jeżeli oglądacie moje vlogi, to na pewno będę mówiła. Także gadam tu niemiłosiernie długo, znowu się skąpiła karta. Także pracowałam te 3 dni. Pod rząd po 12 godzin i powiem Wam, że 30 grudnia przy kasie obsługiwałam panią kierownik pewnej firmy, która mi zaproponowała pracę. A teraz sobie pomyślcie, gdybym poszła na zwolnienie, gdybym zrobiła tak, jak wszyscy wkoło mi radzili, to bym nie spotkała na drodze panią kierownik, która zaproponowała mi pracę. Więc tak jak mówię, ja robię wszystko zgodnie z, wiecie, ze swoim sumieniem, swoim podejściem, a każdy robi inaczej i kierownika perspektywa będzie inna, moja jest inna. To mi jest z tego punktu widzenia, że miałam 3 miesiące próbne, więc uważam, że niesłusznie zwolniono mnie po 2 miesiącach, jeszcze szukając takiego haka na mnie dziwnego i w ogóle... Po prostu wiecie, to tak jak można powiedzieć o systemy totalitarne, tak? Dajcie mi człowieka, ja znajdę na niego papiery, tak? Dajcie mi człowieka, ja znajdę coś, żeby go, tak, mieć coś na niego. I to tak tutaj ten system tak zadziałał, więc to mi się totalnie nie podoba. No i ogólnie dalsza współpraca w takim klimacie i w takim podejściu, no to nie jest to, czego bym Wam życzyła. Więc jeżeli szukacie pracy, żeby się nauczyć czegoś, złapać doświadczenia i takiego rozpędu, to tak, to jak najbardziej tak, spotkacie bardzo fajnych, ciekawych ludzi, otwartych i naprawdę pomocnych. Natomiast liczcie się z tym, że rotacje w takich sklepach są duże i różnie to może wyglądać. Zarobki też nie są, wiecie, wow, bo na początek dostajecie 1800 zł
Jeżeli to nie jest, wiecie, taki sezon sprzedażowy, jakiś promocyjny albo świąteczny, to dużych tam, że tak powiem, dodatków, czyli tej premii nie macie. Więc 1800 zł w Warszawie, w centrum, tak, w stolicy Polski, to jest naprawdę bardzo mało. No nawet jak wyciągniecie 2000, 2200, no to to jest z premią na początku po prostu, no to to jest mało. Ja Wam powiem, że ja samych opłat za mieszkanie, za prąd, telefony, rachunki mam 1000 zł. Więc nie wiem, no jeżeli żyjecie z rodzicami i tak dalej, mówię, to jest fajna praca, taka, która daje dużo doświadczenia i możliwości takiego rozruchu, takiego powera, bo tam cały czas się coś dzieje. Jest fajna. Natomiast myślę, że tutaj są jakieś problemy menadżerskie, kierownicze, jakaś zła segregacja. Ja może tak trafiłam, ale myślę, że takie doświadczenia i ze mną, który miał ten kierownik, też może coś dadzą na przyszłość. Może już tak pochopnie nie będzie podejmować tych decyzji i trochę inaczej podejdzie do strony pracownika, bo teraz myślę, pracownik jest na wagę złota. Z tego co widzę, naprawdę rynek się zmienia, więc myślę, że tutaj trochę jest niedopracowane. Poza tym to, co Wam mówię, duża rotacja, duże chodzenie, a tak naprawdę opieki nad klientem nie ma i moim zdaniem jeszcze tam brakuje ludzi, właśnie tej takiej jednostki, która opiekuje się stricte klientem i jest na przywitanie, na do widzenia, na opiekę. Myślę, że czegoś takiego brakuje, a to dużo daje. Wiem to z doświadczenia w handlu po prostu. Ale nie miałam okazji tego powiedzieć kierownikowi, bo tam, wiecie, i byłam raz na zebraniu i tam taki na początku wrażenie bardzo miłe kierownik na mnie wywarł i naprawdę wydawało mi się, że ta współpraca zupełnie inaczej się zakończy, natomiast później z każdym dniem to się zmieniało i widziałam, że tam raczej chodzi o to, żeby się go bać, żeby było szybko, pod stresem. I nie chodziło o dobrą atmosferę, tylko o parcie, takie jakieś straszenie. To takie, wiecie, no straszenie takie, no nie wiem, w szkole to nawet chyba już się tak dzieci nie straszy. No, no nie, no nie, no nie. Może inni tak, ale ja nie jestem tego typu osobą. No i dlatego też w pewien sposób pozbyto się mnie. Wiecie, pozbywali się mnie, to nie była szczera rozmowa, słuchaj Kasia, my tutaj przyjmujemy, rekrutujemy ludzi, bo przygotowujemy ich do innych placówek, tak? To nie było takiej rozmowy. Gdyby tak to powiedziano, to ja bym to tak traktowano, a tutaj mi mówiono z jednej strony jedno, a z drugiej drugie, tak? Więc tak naprawdę do końca nie wiadomo było, czy oni chcą mnie, czy nie chcą, czy o co chodzi, bo słyszałam, no ty jesteś bardzo dobrym pracownikiem, sumiennym i ten, ale nie tu. No i kiedy brakło osoby, tak, bo dziewczyna miała odejść, no to jesteś potrzebna, jesteś potrzebna. A za chwilę ta osoba w końcu się zdecydowała, że zostaje, no to nie, tu już jesteś niepotrzebna, to znajdźmy na ciebie hak, żeby ciebie zwolnić. No nie, tak się nie robi, wiecie, to jest już po tym pierwszym takim, że tak powiem, sygnale, że chcą mnie się pozbyć. Ja już wiedziałam, że po prostu tam najwięcej co przepracuję to 3 miesiące, ale no to zagranie takie, że zawiodłaś nas, nie poinformowałaś kierownika, że nie jesteś w pracy i wymówienie od razu, no to było słabe. To było słabe. I no pokazało to, że po prostu szukano haka na mnie, dlatego, bo zmieniła się sytuacja, bo dziewczyna w końcu nie zrezygnowała, tylko została. I tyle.
Mam nadzieję, że w jakiś sposób wyczerpałam informacje. Tutaj kawa wsiąkła. Tu plama jest po kawie, słuchajcie. Może tak zrobię? Nie, to było lepiej. Słuchajcie, mam nadzieję, że w jakiś sposób wyczerpałam tą informację na temat pracy w sklepie, po prostu w sklepie Pepco. Może to, mam nadzieję, że to, słuchajcie, komuś pomoże, że przybliży temat pracy w sklepie, z czym to się wiąże, jak to się wiąże, jakie godziny, jakie stawki, tak? Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej pracy, odnośnie pracy w sklepie Pepco, to zadawajcie pod filmikiem. Ja chętnie na każde odpowiem z mojej perspektywy, tak? Bo ja tylko mogę powiedzieć na swoim przykładzie to, co ja przeszłam, tak? Ale jestem ciekawa, czy wy macie jakieś doświadczenie, czy może ktoś z was pracował w podobnym sklepie, w podobnej branży. Co wy myślicie na ten temat? Jakie są wasze odczucia? Także dawajcie znać, jeżeli macie jakieś pytania, ja odpowiem. A teraz kończę ten filmik, bo chcę już zamknąć ten temat, bo chcę, żeby on już odszedł. Jest nowy rok, ale to nawet nie chodzi o to, czy to jest nowy rok, czy nie, bo to tak naprawdę to nie ma znaczenia. Czas to pojęcie względne, ale po prostu ja już jestem gdzie indziej, tak? Ale chętnie pomogę, jeśli mogę, i udzielę informacji i odpowiem na każde wasze pytanie, jeżeli takie jest, właśnie odnośnie pracy w sklepie Pepco. Więc kończę ten filmik. Nie żałuję, że doświadczyłam tego. Bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość pracować w tym sklepie, że sprawdziłam się i że wiem, z czym to się je. Bardzo za to dziękuję. Biorę wszystko z tamtego okresu i odpuszczam i idę dalej. Także żegnam się z wami w tym filmiku. Mam nadzieję, że komuś się przyda i tak przybliży perspektywę pracy w takim sklepie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawiajcie, ja chętnie odpowiem. I widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się zdrowo, słonko nosimy w sobie. Widzimy się już niedługo. Pa! Temat słonkowy. Wyruszony.